radością przychodzę, by pobłogosławić gospodarzom, właścicielom, ale i też tym wszystkim, którzy tutaj pracują, pracować będą, którzy tu będą, na szczęście, słowa się sprawdzają za szybko, ale, którzy tutaj będą gościć w tym lokalu. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Panie Boże Wszechmogący, ten lokal, aby on siedliskiem zdrowia, czystości obyczaju, zwycięstwa nad sobą, męstwa, pokory, dobroci i łagodności, aby w nim panowały Boże przykazania i aby z niego wychodziło dziękczynienie Bogu w Trójcy Świętej jedyne. A to błogosławieństwo niech spocznie na tych, którzy uświęcają ten lokal swoją ciężką pracą i na waszych gościach. I teraz wejdę już do kuchni, a wy bawcie się, bądźcie radośni, weseli, jak w niebie anieli. Więc cieszę się bardzo, że tu jestem z wami. Witam serdecznie panów prezydentów. No nie ma pana prezydenta Hildebrandta. Siadajcie, no czemu wy stoicie? Nie ma pana prezydenta Hildebrandta. Jest mi bardzo przykro, bo on był inicjatorem na pewno, żeby ten lokal tutaj powstał. I właśnie pan prezydent, pan Mirek Zieman nas tak usilnie namawiali, za co mam nadzieję bardzo dziękuję, że to był dobry pomysł i dla was, i dla nas. Chcieliśmy w ramach, że tak powiem, uhonorowania mieszkańców Węcherowa stworzyć piwo specjalnie dla nich. Jest to piwo, które dzisiaj będzie miało swoją premierę, czekało specjalnie, dojrzewało, aby w dniu dzisiejszym zrobić pierwszą picie beczki, do którego poproszę obecnego tutaj pana prezydenta. Ja myślę, że wszyscy pomożemy, nie? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bam! O! I pierwsze misko. Witamy wszystkich i tak jak zapowiadaliśmy, godzina 19, rozstrzygnięcie konkursu na nazwę Węcherowskiego Piwa. To są wszystkie zgłoszenia, które do nas napłynęły na maila, jest ich to naprawdę sporo, było duże zainteresowanie konkursem. Nazwy też były przeróżne. Komisja w składzie Lubocy i przyjaciele wybrała nazwę, którą już widzicie na półpiętrze, jest etykieta naszego węcherowskiego nowego piwa. Piwo się nazywa Węcher Ale. Albo jak to woli, Węcher, ale... Dwa zgłoszenia były na piwo Węcher. Za chwilę przeczytam, kto jest zwycięzcą konkursu. Tu stoją dwa kartony dla jednego i dla drugiego zwycięzcy. Powiadomiłem mailowo, że jest do odbioru. Witam tutaj z nami szanownego gościa. Wszystkim miłośnikom piwa rzemieślniczego bardzo dobrze znany. Tutaj Tomek, parę słów. Cześć, tutaj Tomek Kobyra z blogu blog.kobyra.com.
Witam wszystkich, bardzo się cieszę, że możemy być tutaj w jakby nie największym mieście, tak? Nie w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, tylko właśnie w miastach mniejszych. Ta piwna rewolucja powinna też się rozwijać nawet do Polski, jakbym powiedział, powiatowej, chociaż tutaj oczywiście to Wejherowo trochę większe miasto, ale powiatowe, tak. Więc myślę, że świetna lokalizacja. Bardzo się mi się podoba idea, że jest to tap house, czyli nie tylko lokal firmowy, ale też zaprzyjaźnione browary będą tutaj miały swoje piwa. To pokazuje, że ta piwna rewolucja to są przede wszystkim ludzie, przede wszystkim te kontakty, te przyjaźnie w tym polskim krafcie i to napawa optymizmem. Wielkim optymizmem napawa frekwencja, czyli to, że tak wielu was przyszło. Także bardzo się cieszymy. No i myślę, tutaj już nie przedłużajmy. No i oczywiście ogłaszamy zwycięzców konkursu. Pierwszym zwycięzcą, mam nadzieję, że przyszedł, Piotr Dąbkę. Jest? Piotr Dąbkę. Nie ma? Jest! Brawa dla pana Piotra! Tutaj. Gratuluję. I do odbioru nagroda karton piwa Wejher Ale. I druga nagroda. Brawa! Patryk Kowalewski. Ja powiem parę słów jeszcze na temat tego piwa. Piwo to jest trzynastka Pay Ale chmielona na goryczkę chinookiem, na aromat na gorąco lubelski, co niewiele wnosi do tego piwa. Natomiast na zimno chmielony dosyć dużą dawką, jak na nasze piwa chmielu Citra. Nie jest to zachmielacz, ale piwo jest o wyraźnym aromacie Citra. Ja tu jeszcze zareklamuję piwa, które są na kranach, które są no, wyjątkowe, czyli Stolen roczny. Rok leżakowana beczka, ponad rok leżakowana beczka w Kłomni. I to jest świetny dowód na to, że Tomek Lubocki zna się na swoim rzemiośle, bo jeżeli beczka piwa przetrzymała rok czasu i nic się jej nie stało, to znaczy, że robi naprawdę bardzo dobre piwo. No i oczywiście Inteligent, czyli piwo z burakiem czerwonym. To jest też innowacja na skalę kraju. Polecam. Co prawda, powiedzmy, że ze względu na to, że jest tylko jedna beczka, bierzcie małe, ale to też dlatego, że piwo jest naprawdę bezkompromisowe. Jest naprawdę bardzo mocno buraczane. Spróbujcie, bo to jest naprawdę przeżycie, które będziecie pamiętać latami. No i Kolender z Miętolina. To jest piwo z kolei miętowe, też bardzo nietypowy smak, także warto spróbować. Ja osobiście polecam Milk Jetta, bardzo dobry milk stout z bardzo dużą ilością laktozy. Nie trzeba się domyślać, że to jest milk stout, tej laktozy tam jest naprawdę sporo. Bardzo fajnie czekoladowe, słodka czekolada, polecam. No i oczywiście piwo Wejher Ale, które jest piwem przede wszystkim pijalnym, przede wszystkim sesyjnym. Takie miało być. I ono tutaj w tym tercecie z SKM-ką piwnicznym myślę, że będzie hitem w sprzedaży. Co tam nam zostało? Zachmielacz, no oczywiście. Zachmielacz, najbardziej chyba goryczkowy z tych tutaj piw na kranach. Hopheadom polecam. Także zapraszam. Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Ze mną Tomek Lubocki, czyli browar Lubrow, ale też Lubrow Tap House w Wejherowie. Dlaczego Wejherowo? Moje rodzinne miasto. Urodziłem się tutaj, mam tutaj rodzinę, mieszkałem tutaj przez wiele, wiele lat. Chodziłem do szkoły, do przedszkola. No i sentyment do tego miasta. Ale co, był jakiś stres otworzyć lokal w takim... Inaczej, Wejherowo nie jest aż tak bardzo małe, ale no jednak porównując do Gdańska,
czy Trójmiasta całego, no jest jednak znacząco mniejsze. Była obawa, czy jednak, bo wiem, że też mieliście tu wcześniej lokale. Tak, duże były obawy. Do Wejherowa, jak się przyjeżdżało wieczorami na rynek miejski, to ja miałem przynajmniej takie wrażenie, że tu gdzieś na ratuszu siedzi snajper i tylko pilnuje, kogo by tutaj ustrzelić, bo ludzie po prostu pusto. Przemykają pod ścianami. Tak. Baliśmy się, czy to w ogóle chwyci, czy tu ludzie przyjdą. Mieliśmy... Ale przyszli. Jest pełen lokal. Przyszli, dostajemy wiele maili, dużo ludzi nam dziękuje, że taki lokal otworzyliśmy, że to właśnie było dla tego miasta potrzebne. Nie było nas tutaj chyba 13 lat i wróciliśmy do Wejherowa. Powiedz o piwie, które tutaj miało swoją premierę dzisiaj, czyli Wejher Ale. Nazwa była wybrana przez, wybrana przez was, ale zgłoszona przez fanów na Facebooku. Tak. Na Facebooku ogłosiliśmy konkurs. Nagrodą była skrzynka piwa wejherowskiego. No i dzisiaj było rozstrzygnięcie tego konkursu. Dwie osoby wygrały. Jedna się jeszcze nie zgłosiła, ale mam nadzieję, że się zgłosi. Wysłałem maila, także powinna... Karton czeka. Chłodni będzie schłodzony odpowiednio, tak. Zainteresowanie było bardzo duże, bardzo dużo zgłoszeń przychodziło, nie tylko z Wejherowa, nie tylko z okolic, ale z całej Polski. Ludzie, którzy się tematem interesują, wrzucali swoje propozycje nazw. No były przeróżne, niektóre śmieszne, niektóre zabawne, a niektóre takie po prostu fajne. Bo rozumiem, że nazwa Wejher Ale odnosi się do Jakuba Wejhera. Tak, to jest miasto założone przez Jakuba Wejhera. On miał tutaj swój pierwszy browar. Naprzeciwko lokalu stoi jego pomnik. Zresztą nasz pierwszy lokal w Wejherowie nazywał się Pod Jakubem i był 3 kroki stąd. Pod Jakubem, w sensie pod pomnikiem? Tak, Pod Jakubem Wejherem. Powiedz o tym piwie, to znaczy co to jest za piwo, bo powiem tak, jak dla mnie to piwo jest bardzo pijalne, ale no jest niezbyt wyraziste, ale rozumiem, że taki był zamysł. Przede wszystkim to wynikło z zamysłu. Chciałem, żeby było z dodatkiem amerykańskich chmieli, żeby ludzi na troszkę na rynku, rewolucji. Tak, żeby zachęcić tutaj ludzi do tego. Ale no nie można tego od razu robić z grubej rury. Nie obuchem tak, głowę. Tak, pomału. I myślę, że ten Wejher Ale będzie się też rozwijał, a więc będzie... Zwiększał goryczkę z czasem, bo... W tej chwili bardzo duży odzew jest taki ludzi, którzy tutaj są gości, że im bardzo to piwo smakuje, że fajnie się je pije, bo o to chodziło. Chodziło o to, żeby nie odrzucać od razu goryczką tego piwa, bo niestety no, z tych ludzi, którzy tutaj są, mało wie o piwnej rewolucji. Ale, bo ja zapytałem Tomka, bo lokal był otwarty już tak nieoficjalnie troszkę wcześniej, 2 tygodnie, tak? No od 20 grudnia. Pytałem, jakie piwa się sprzedają najlepiej? Mówię, na pewno piwnicze się dobrze sprzedawało, bo ono jest mniej goryczkowe, takie łagodne. Ale tu mnie zaskoczył Tomek, powiedział, że drugie najlepiej sprzedające to... Zachmielacz, który jest naprawdę konkretnie nachmielony. Tak. Zachmielacz jest... Konkretna goryczka, więc jest nadzieja. No i najlepiej się zawsze nam SKM-ka sprzedaje, a tutaj no... Zachmielacz lepiej niż SKM-ka. No może nie aż tak, ale na pewno w dużej ilościach się sprzedaje, w porównaniu nawet do Gdańska. Zachmielacz tutaj jest takim piwem prawie numer 2. Muszę cię, pochwalić to źle brzmi, ale docenić, tak? Bo naprawdę przez ostatnie rok czy trochę więcej wpuściłeś naprawdę wiele kreatywnych piw. Piwo z yerbą, to już twój prawie znak firmowy. Piwo z Marusią uważone, znaczy nie Marusia w piwie, tylko mięta. Kolender z miętolina. Piwo z burakiem, Intelligent. Kurde, no nie jeden browar kraftowy takiej, powiedzmy, że nowszej fali, tak, mógłby ci pozazdrościć. My przede wszystkim jesteśmy browarem restauracyjnym. No właśnie, więc tym bardziej jest to zaskakujące. Mamy swoje lokale i ja muszę też przede wszystkim patrzeć na to, żeby to piwo było wypijane w restauracjach. A są wypijane te 3, o których mówiłem? Oczywiście, bo na przykład kolender z miętolina to barki szły non-stop latem.
Teraz zrobiłem specjalnie tutaj na otwarcie lokalu w Wejherowie warkę, ale latem robiliśmy warka po warce kolendra, bo tak się dobrze sprzedawał. Jeżeli chodzi o najerbane, no to cały czas mamy zapytania z Polski, kiedy znowu wypuścimy. No na razie byłem zajęty pracą tutaj. Odpaleniem lokalu. Odpaleniem lokalu, żeby to wszystko chodziło, ale no myślę, że teraz zabiorę się za pracę. A jak inteligent? No inteligent schodzi rewelacyjnie. No sam fakt, że no, z ostatniej warki została jedna został beczka, którą, że tak powiem, zachomikowałem. Zachomikowałem w chłodni, gdzieś tam schowałem, żeby gdzieś mi jej na lokal nie wykradli. Nie? Jakie są następne szalone pomysły na piwa w browarze Lubro? Na pewno chcę wyjść poza Ekstrakt 20 Plato. W tej chwili najmocniejszym piwem był nasz dzisiejsza, ostatnia zresztą... Stolem. Właśnie mówiłem, że jeżeli beczka potrafi wytrzymać rok czasu, to znaczy, że znasz się na robocie i naprawdę piwa są naprawdę wysokiej jakości, bo to znaczy, że tam nie było żadnej infekcji, niczego, co by się przez rok mogło rozwinąć. Więc moje gratulacje. A piwo trafiło do chłodni z lokalu, bo weszło nowe, tak, weszło nowe, nie było miejsca na kranach, to trafiło do lokalu z powrotem, także... Ale mówisz powyżej 20, to co? Porter bałtycki, Riz? Na pewno Porter, na pewno Riz, na pewno w te klimaty chcę pójść. Nie? Super. Masz jeszcze jakieś plany, żeby tu zdominować Pomorze? Jeszcze jakieś lokale, czy raczej się skupić na... No są... Bo lokal jest w Wejherowie, w Sopocie i w Gdańsku. No są propozycje, są propozycje. No musimy to wszystko jakoś, że tak powiem, najpierw ogarnąć to, co jest. Nie? Ale więc... w tym macie doświadczenie, bo od wielu lat prowadziliście po kilka lokali. Tak. No kiedyś w Wejherowie było 5 naszych lokali. No potem żeśmy, tak powiem, uciekli z tego Wejherowa na wielki rynek gdański. Ale tu powstała pierwsza myśl o browarze. To... Słuchaj, muszę cię zapytać o ten tank. Czy to jest jakiś nieszczelny, zepsuty tank, który po prostu z Gdańska się nie nadawał, go tu przywiozłeś? Nie. Tu jest specjalnie przygotowana, w tym miejscu jest posadzka przygotowana na tanki. Ten jest przywieziony jako pierwszy, nie wiem czy jako ostatni, bo tutaj robi się nam mało miejsca po prostu, ale na pewno... Ale co, to będziesz tu fermentował? Nie, to nie, jest nie. Tank wyszynkowy. To jest tank wyszynkowy, on leżał cały czas, czekał w magazynie na przywiezienie tutaj, czeka teraz na podłączenie, mrozy sprawiły to, że no nie podłączyliśmy jeszcze chillera. Teraz będziemy, że tak powiem, uzupełniać te braki. Czyli tu zawsze jedno piwo będzie z tanku? Tu będzie jedno piwo z tanku na wyszynku. Podejrzewam, że jeżeli będzie najbardziej schodziło wejherowskie, Wejher to piwo z tanku będzie Wejher. Przywożone cysterną, która stoi tam przed lokalem. Tutaj jest też ciekawa sprawa, bo w odróżnieniu od lokalu w Gdańsku i w Sopocie, tutaj macie więcej kranów z myślą o tym, żeby sprzedawać nie swoje piwo. Takie było założenie i chciałbym tutaj gościć piwa z tej najwyższej półki. Te drogie piwa, które są leżakowane po beczkach długi okres czasu, mam tu na myśli naszego kolegę Wojtka, który jest chyba specjalistą najlepszym w tej dziedzinie. Myślałem też o kilku innych zaprzyjaźnionych browarach. Nie zdążyłem technicznie teraz na ten dzień, po prostu za dużo pracy było. Chciałem, żeby były piwa, no ale no, technicznie nie ogarnąłem tego. Ale masz taką koncepcję też, żeby po prostu nieść tą piwną rewolucję, tak, do Wejherowian? Tak. Przyzwyczajać się do innych piw. Moje też może będą kiedyś leżakowane w beczkach, może, nie wiem. Mam zamiar... Moim zdaniem to jest świetna sprawa, bo to pokazuje właśnie, znaczy inaczej, to jest taka pozytywistyczna praca u podstaw, tak? Bo najłatwiej jest uważyć piwo i wysłać je do multitapów, do których wszyscy wysyłają. A zupełnie czym innym jest, by chować sobie niejako klientów na piwo kraftowe. Jeść tą piwną rewolucję, ten kaganiec oświaty. Także życzę wam wszystkiego najlepszego na tej drodze. No i jestem przekonany, że naprawdę jeszcze nie raz zaskoczycie, no bo nie da się ukryć, że inteligent był zaskoczeniem.
mnie zaskoczyło to, że w pierwszy dzień otwarcia ludzie podchodzili do baru i wiedzieli, czego chcą. Konkretne piwa zamawiali, nie? Tak jak zamawiają przeważnie ktoś, kto pierwszy raz przychodzi, jasnego, tak? Deskę piwa albo coś jasnego, albo czy jest jakiś lek. To tu ludzie takie normalne. Konkretnie na przykład mówili, chcę zachmielacza, chcę piwniczne, chcę to czy tamto. Czyli znali już Lubrowa z Gdańska. Znali z Gdańska i znali z Sopotu. Wszystkiego dobrego i oby tak dalej. Dziękuję. Cześć.